magazyn samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, wydanie specjalne. Kto nie był, niech żałuje i czym prędzej nadrobi zaległości. Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku to miejsce godne wizyty i zachwytu. Zobaczmy. Znajdują się tutaj obiekty charakterystyczne dla regionów wchodzących w skład Prus Wschodnich. Nawet już nie sięgamy pamięcią tak daleko, a one tu są. Reprezentują budownictwo mieszkalne, sakralne, przemysłowe oraz gospodarcze. I to tu jest idealna lokalizacja do organizowania dożynek. Tutaj tak jest w porządku, że tylko tu przyjeżdżać, do Olsztynka. Ja gdzie indziej nie widzę dożynek oprócz Olsztynka. Co roku przyjeżdżamy tutaj, tak. Co roku jesteśmy, motocykliści. Także nam się to podoba, a myślę, że wszystkim. Co można tu zobaczyć? Co są zwierzęta? Tak, można zobaczyć. Co jeszcze? Domki starodawne. Tak? I co jeszcze? Wieńce. Wieńce dzisiaj takie piękne, prawda? Tyle o miejscu. Warmińsko-mazurskie dożynki wojewódzkie to święto rolników, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Na chwilę wszyscy przenieśmy się w czasie. Pieczę nad wydarzeniem i nad rolnictwem trzyma marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który symbolicznie podzielił się chlebem ze zgromadzonymi. To ma szerszy wymiar niż gest sympatii i dumy z pracy rolnika. Na Warmii i Mazurach rolnictwo stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki. Gustaw Marek Brzezin odniósł się do celu wspólnego spotkania i świętowania. Zbieramy się, aby podziękować Panu Bogu i ludziom za chleb powszedni. Chleb, który jest wytworem przecież bardzo ciężkiej, niełatwej, ale z powołania pracy rolników, hodowców, sadowników, ogrodników, pszczelarzy, działkowców. Te całe dobro, którym się szczycimy jako polski chleb, to wielki solidarny trud. Skoro mowa o produktach, zajrzyjmy na stoiska. Oj, było ich tu bez liku. Mnogość regionalnych przetworów nęciła każdego. Czemu się dziwić? Na Warmii i Mazurach można zdrowo zjeść. Lokalni producenci kładą duży nacisk na swoje produkty, a żal nie kupić. Chciałbym, żeby tutaj Państwo produkty kupowali z dziedzictwa kulinarnego, dlatego że te produkty są sprawdzone i potwierdzone przez rzeczoznawców, przez inspektorów do spraw żywienia. Dziękuję bardzo. Producenci i rolnicy cieszą się każdego roku, mimo iż nie każdy jest obfity i łatwy. Mimo trudów walczą dla siebie, swoich rodzin i dla nas, by ich chleba na naszych stołach nigdy nie zabrakło. Jak najkrócej, jeżeli chodzi o zbiór, w zbożach mamy około na 10-15% mniej, w rzepach około 30%, natomiast przez pryzmat cen, jeżeli chodzi o płody i pochodzenia roślinnego, są dosyć dobre, warunek, że zboże zebrane w dobrych parametrach. Natomiast nieporozumieniem jest w naszym zagłębiu trzody chlewnej. Panoszy się ASF, to jest nieszczęście, wcześniej ptasia grupa. W trudnych momentach nie wolno się poddawać, po burzy wychodzi słońce, temu też służą dożynki. Podniesieniu na duchu, dobra zabawa i ludowe tańce skutecznie poprawiają humor. Pod sceną działo się, oj działo. Myślę, że to też jest związane właśnie z taką naturalną radością, gdzie jest muzyka, są tańce, a te takie tradycyjne, ludowe, myślę, że każdy w jakiś sposób może potańczyć, poprowadzić i jak widać jeszcze z tego rytmu nie wypadły. Część oficjalna. Podczas wydarzenia wręczono odznaki honorowe za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz zasłużone dla rolnictwa. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego wyróżnia Krzysztofa Biadałę odznaką honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Wyróżnienie
nobilituje, jest uznaniem, nie wiem czy godnym tego wyróżnienia, może tylko to, że 33 lata wiernie temu rolnictwu służę, trochę to odbieram jako misję, że my rolnicy odpowiadamy za to, żeby wszyscy pozostali szczęśliwie sobie żyli, w miarę godnie, nie cierpieli, nie daj Boże, jakiegoś niedostatku. Mamy z tym różne problemy, najczęściej odnosimy się do natury, ale generalnie ta pasja pozostaje, mówię, pasja, misja. Osób odznaczonych ogółem było 39. Zasłużonych do tego miana z pewnością jest dużo więcej. To wkład nierzadko całych rodzin. Musimy zawsze być razem, no jak inaczej. Jak trybiki w samochodzie, jeden drugi musi uzupełniać. Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe Piotra Szewo z gminy Dobre Miasto. Oraz jak co roku gospodynie rywalizowały o tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Pierwsze miejsce zdobyły Banie Mazurskie. Ale one się cieszą. To znaczy tak, ile to waży, nie wiemy, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Mamy dlatego mężczyznę, bo nasza nazwa to jest to folkowe. Jesteśmy nieformalną grupą. Folkowe dziewuchy. W nowoczesnym wydaniu, więc mamy mężczyznę, który nam właśnie pomógł ciągnąć, przenosić wianek. Zajęło nam to 3 tygodnie, ale wcześniej mężczyźni wyspawali stelaż. 3 tygodnie wcześniej kosiłyśmy zboże, układałyśmy je, wiązałyśmy te zboże. No i później właśnie 3 tygodnie przed dożynkami spotykałyśmy się codziennie, każdego popołudnia, żeby stworzyć to arcydzieło. Duma rozpierała panie. 22! Którym numer 22 zapewnił wygraną spośród 28 zgłoszonych wieńców. Pozostali mają cichą nadzieję, że w przyszłości może będzie jeszcze jedno pierwsze miejsce, które zapewnią głosy publiczności. Tymczasem widownia oczekiwała występu Gwiazdy Wieczoru zespołu Make. Muzyka taneczna i na dożynkach sprawdza się. I w głowie szum. Zabraknie tych przebojów, które powstały 20 lat temu, a więc piosenki Dla Ciebie dotknij mnie, tak nie musiało być. I też piosenek najnowszych, Tańczy z Indorana na parterze oraz naszej świeżutkiej bułeczki muzycznej, czyli piosenki Czy Ty mnie jeszcze kochasz? Garderoba, pochwal się, co masz na głowie? No mam wianek, no bo słuchajcie, dzisiaj gramy tak naprawdę ostatnie dożynki w tym sezonie, więc no chciałam to zaakcentować, że jesteśmy właściwie tutaj u siebie, prawda? No bo my jesteśmy z miejscowości Morąg, a to są dożynki województwa warmińsko-mazurskiego, wojewódzkie, zatem no jakby jesteśmy u siebie. Koncertowo zakończyły się dożynki w skansenie. Klimat tego miejsca zapada w pamięci na długo. Czy to podczas święta plonów, czy też podczas zwykłego zwiedzania. Tymczasem ze smakiem spożywajmy produkty naszych rodzimych producentów. Głupio mierzyłem.